Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A z tej strony, jak widzicie, komputer z Windowsem 98, który jest w stanie uruchomić Minecrafta. I szczerze mówiąc, to jest troszeczkę bardziej specjalne, ponieważ jest to jedna z mocniejszych konfiguracji, która jest w ogóle w stanie uruchomić Windowsa 98 natywnie. I w tym wszystkim, w dzisiejszym materiale pomagał mi WPM. No siam. Okej, czyli przywiozłeś części, które umożliwią nam zbudowanie jednego z najmocniejszych kompów pod Windowsa 98, tak? Zasadniczo tak. Jest to najmocniejsza karta nieoficjalnie wspierana, którą możemy wykorzystać właśnie pod tym systemem operacyjnym. Spoko, no to ja mam nadzieję, że skoro to jest stare, to nie zrobi nam boom. Powiedziałeś boom? Widzisz, to się bardzo dobrze składa, ponieważ BOOM to kod do gry naszego dzisiejszego partnera. World of Warships to gra, która pozwala wam zmierzyć się w zabytkowych statkach z graczami z całego świata. Jest to gra free to play i z kodem BOOM możecie liczyć na 7 dni konta premium, 2 dodatkowe statki, 25 kamuflaży i 2,5 miliona waluty w grze. Nie czekajcie dłużej i zarejestrujcie się linkiem w opisie. Taki młody, a już się sprzedał. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, jak tą taką pierwszą fazę filmu poprowadzi Marcel, żeby wam pokazać, co dokładnie przywiózł i dlaczego takie części, a nie inne się tutaj znalazły. No i wtedy zajmiemy się budową tego kompa. No i co? Będziemy odpalać jakieś gierki. Dobrze, przywiozłem oto takie właśnie ładne pudełko i ono skrywa w sobie, jak widzicie, trochę części. Karta jest to NVIDIA GeForce 7900 GTO, która ma 512 MB RAM-u i jest to nieoficjalnie najmocniejszy chip, jaki właśnie jest wspierany przez nieoficjalne drivery, które możemy znaleźć pod Windowsa 98. Karta graficzna to Sandblaster Live 5.1, która umożliwi nam słuchanie jakichkolwiek dźwięków z systemu, ponieważ no, będzie nam to niezbędne, żeby cokolwiek z systemu usłyszeć. Czyli rozumiem, że to dźwiękówka, która jest w płycie głównej, nie działa, tak? Nie ma sterowników pod HD audio, także niestety nie. Czyli co? Musimy prosić Mr. Mateczko, żeby napisał w końcu driver. Tak. Dysk jest to dysk SSD 60 GB, więc wszystkie nasze dane nam się tam pomieszczą, a jako, że to jest SSD, to wszystko będzie bardzo ładnie, szybko działać. Jedyne, czego nie wspiera Windows 98 z dyskami SSD, jest to SSD Trim. Jeszcze będziemy potrzebowali to sterownik akcji, żeby system się podczas działania nie zawieszał. Oficjalnie Windows 98 wspiera tylko 1 GB RAM-u, ale nieoficjalnie możemy uruchomić tak zwany Mempatcher, który pozwoli nam wsadzić tam aż 4 GB RAM-u. O, a czy to płyta na 7.7.5? Oczywiście, a wiesz co tutaj możemy wpakować? Przestań. Dobrze. Dlatego właśnie wpakujemy tutaj nasz ulubiony procesor Intel Core 2 Quad Q6600. Ze względu na to, że jest on całkiem nieźle taktowany, a oprócz tego mamy bardzo szybki L2 cache. Oficjalnie Windows 98 SE wspiera maksymalnie jeden rdzeń, przez co po prostu tego nie wykorzystamy. Najlepiej byłoby tutaj wykorzystać w tym momencie Pentiuma 4 Extreme, jednak takiego nie posiadamy, bo jest to dość rzadka sprawa. No ale myślę, też będzie to bardzo dobry efekt. Masz jakiegoś wolnego pendrive'a i jakby, żeby można na nim na Fridosa wypalić? Ja mam tylko same szybkie pendrive'y. To może być najszybszy, jaki tylko masz. 3 hours later. O kurczę, no i zobaczcie, mamy działającego Windowsa 98, żeby nie było, żeście... Ja cię kręcę, ale to jest po prostu instant wszystko. Ej, teraz pokazujesz, że to jest Core 2 Quad, mi nie chciał pokazywać. Rzeczywiście, jest Core 2 Quad na Windowsie 98, 512 mega RAM-u. No, powiem ci, Marcel, naprawdę szacunek wielki, że to działa i faktycznie mamy tego GeForce'a, który tutaj śmiga. Ha! Super! Fantastyczna sprawa. Okej, skoro już wiemy, że akceleracja 3D w naszym GeForce'ie nam działa i że sam Windows 98 śmiga aż miło, mamy tutaj teraz pendrive'a i zainstalujemy coś, co nazywa się Kernel X. Jest to takie rozszerzenie do jądra Windowsa 98, które pozwala uruchamiać nieco nowsze aplikacje. Praktycznie większość aplikacji z Windowsa XP zaczyna wtedy działać na Windowsie 98 i będzie nam to potrzebne, jeżeli chcemy uruchomić Minecrafta. Już możemy też spróbować podłączyć go pod internet, bo jest tutaj działająca sieciówka.
W sensie ta z płyty głównej no sieciówka tak. działa? No tak. Wow. Moi drodzy, a oto jest działający Google na Windowsie 98. Piszemy z Maslow. Tak. Proszę wyszukać. Jej! I to działa. Coś wyszukało. Grafika. Kurczę, i nawet to chodzi całkiem szybko przez to, że mamy kort układa. Tak, okej, okay, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy ekipę Stare Pro. Jeżeli się interesujecie starymi sprzętami, to polecam zerknąć na stronkę. Okej, okay, i pobieramy teraz przy okazji rzeczy do KernelX-a. Enable KernelX Extension for all applications. I reboot? Tak. Ja wiem, że my tutaj mamy kort układa, ja wiem, że my tutaj mamy dysk SSD, ale jakoś to jest dla mnie takie... Tak wewnętrznie coś jest nie tak, że ten Windows 98 taki szybki jest. Day 2. Okej, okay, mamy, słuchajcie, następny dzień. Trochę tego typu niekonwencjonalne zabawy zajmują czasu. Udało nam się uruchomić relatywnie w miarę nową wersję Minecrafta, co jest już sukcesem. I zaraz puszczę wam tutaj Marcelka, żeby wam opowiedział, co dokładnie zrobił. Przede wszystkim zainstalowaliśmy KernelX-a, co już wcześniej widzieliście. Później zainstalowaliśmy wersję Java 1.6 z update'em 7. Następnie zainstalowaliśmy launcher Minecrafta, oczywiście ten stary, javowy, żeby po prostu wszystko działało. Później po prostu odpaliliśmy Minecrafta. Było kilka problemów, między innymi z pamięcią RAM, dlatego dołożyliśmy z 512 MB RAMu aż do 4 GB. I na sam koniec po prostu zainstalowaliśmy wersję 1.11.2. Generalnie, żeby tutaj was nie zanudzać szczegółami, w opisie tego materiału będziecie mieli link do pisanego takiego artykułu, jak to powtórzyć, jak to zrobiliśmy. Gdyby ktoś z was chciał się pobawić na jakimś swoim retro PC-cie, to będziecie to mogli łatwo zreplikować. I nie przedłużając dalej, odpalmy tego Minecrafta i zobaczmy, jak działa. Okej, tak więc, żeby was nie cyganić, mamy tutaj Windowsa 98. Mamy, zobaczcie, dostępne prawie 3,3 GB. I od kiedy mamy 4 GB RAMu, cały ten launcher nawet się dość szybko odpala. Okej, okay, zobaczcie, i mamy odpalonego Minecrafta. Teraz tutaj macie na okienku, żeby nie było, że was kitujemy. Macie tutaj, zobaczcie sobie, ustawienia graficzne. Nie są one jakieś super, ale też nie są najniższe, jak sami widzicie. I teraz mamy tutaj świat, który wcześniej sprawdzaliśmy. Okej, słuchajcie, jak widzicie, na początku jest troszeczkę lagujące, ale czekajcie, wyłazimy już z tej dziury. I zobaczcie, słuchajcie, to jest Minecraft na Windowsie 98, który działa. Zobaczcie, jak się nie ruszamy, mamy 85 klatek, co jest trochę kosmicznym wynikiem jak na Windowsa 98. I zobaczcie, że nawet jak już nam się teren, takie pierwsze wczytanie, jak się wczyta, to zobaczcie, że to naprawdę chodzi i nawet nie ma jakichś wielkich stuterów czy spadków wydajności. No i tutaj jeszcze, żeby nie było, proszę bardzo, w okienku, że jest to naprawdę Windows 98, a nie, że was jakoś trolujemy. O, i teraz włączyliśmy jeszcze Creative'a, żeby wam pokazać, że jak na przykład latamy z dużo szybszą prędkością, no oczywiście jasne, pojawia się ten stuter, bo się też generuje świat i tak dalej, ale chyba każdy z was się zgodzi, że jak na Windowsa 98, który ma jakieś przestarzałe API, przestarzałe sterowniki. Sam fakt, że tak stosunkowo nowa wersja Minecrafta jak 1.11.2 działa, to jest dość imponująca sprawa. Okej, okay, a teraz słuchajcie, weszliśmy na jakiś serwer, który się nazywa jak? Speedcraft, tak? Speedcraft, tak. No, żeby nie było, widzicie, że... To jest chyba obcięta mapa, tak mi się wydaje. Tak ma być? Okej, okay, jakieś warpy działają. I czemu jesteśmy w wodzie? Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj nie ma żadnych graczy na tym serwerze, ale no jak widzicie, działa on i działa tak przyzwoicie naprawdę ten Minecraft. 104 FPS-y. Minecraft działał i cholera, działał całkiem nieźle i to nam troszeczkę zrobiło apetytu, prawda? Marcel, chodź się tu pokaż. No tak, no jakby jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Skoro mamy najmocniejszą maszynę pod Windowsa 98, która działa, pomyśleliśmy, że odpalimy jeszcze kilka gierek, które są oficjalnie wspierane pod Windowsa 98, więc sprawdzimy jeszcze Need for Speed Underground, sprawdzimy Call of Duty pierwsze, sprawdzimy GTA 3, Morrowinda. Morrowind nie działa. Ach, już spoileruję, no. I jeszcze mamy Half-Life'a. To ja chcę zacząć od Undergrounda, bo ja jestem psychofanem Need for Speed'a. I to działa. Znaczy, jakby wiem, że oficjalnie był wspierany Underground. Ty! Jak to chodzi? Poza tymi krzyczkami małymi,
Ty, no faktycznie, tu się coś gliczuje, ale ja nie wiem na ile to jest problem, że to jest aż taka wysoka rozdzielczość i ten... Ale nie, autentycznie to działa lepiej niż na tym komputerze, który ostatnio naprawiałem, bez kitu. W sensie ta grafa chyba jest mocniejsza, bo tam było... tam był GeForce 4 Ti, a tu jest 7900, no to okej, dobra. To jest dużo, dużo nowsza grafika, ale to działa fenomenalnie, naprawdę. To jest, stary, my tutaj mamy z 80 klatek, biorąc pod uwagę po input lagu, ile tutaj jest, to z ultra płynne, ani jednego stutera nie widzę. Wiedzicie taką anegdotkę? No. Ostatnio mojej siostrze ze Steama zainstalowałem GTA 3. No. Na laptopie, nie wiem, to był taki, no, dość średni, ale już bardziej z wyższej półki. No. Dell, jakoś z 2014 roku, GTA 3 ciało do najwyższych. Ale to ja myślę, że to może być kwestia tej wersji ze Steama, bo no, ludzie narzekają na te GTA ze Steama. Dobra, pomińmy to, ale to chodzi. To nawet ładne jest. No. Bez kitu. No patrz. Jak to śmiga. Ej, to jest 60 klatek, naprawdę. To czuć od razu. Patrz, no bez problemu. Jakby 0 stutera. A dobra, nie, przepraszam. Jak wjechaliśmy teraz w miasto, to się pojawiły stutery i widzimy je tutaj jasno i wyraźnie. Ale... jakby obniżyć trochę jakość. Ja nie wiem na ile to jest kwestia jakości, czy po prostu kwestia... Doładowywania plików. Doładowywania plików, bo zauważ, że jak stoimy w miejscu jest ok, a przez to, że my nie mamy HCI dogranego do SSD-ka, to może być problem, to jest raz. No. A dwa, to może być też problem, wiesz jaki, że po prostu... Jezu, jak to się nazywa? Scheduler? No, po prostu, że Windows 9.8 nie jest zoptymalizowany do takiego strumieniowania i może po prostu API wykorzystuje jakieś funkcje i się dławi po prostu Windows 98. Ale wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia dyskowa, że... Co nie zmienia faktu, że to jest grywalne. Tak, jak najbardziej, to jest grywalne. Ale... Ustawienia, gdzie są? Graphics, ok. Tutaj rozdzielczość, extra, trilinear. Ja pierniczę i to też chodzi, fantastycznie. W ogóle granie w koda na myszce kulkowej, chłopie. Patrz, i strzelamy. Pyciu! Pyciu! O, patrz, mamy jeszcze taką brońkę. Dobra, hop, siup. Musimy to chyba wysadzić, tak mi się wydaje. Odstrzelają do nas. O tak. Trzeba się chować. Będzie boom! Ty, i patrz, przy takim wybuchu i nie spadły nawet klatki. Widzisz? Fantastycznie to działa, bo mamy Morrowinda, który jest z GOGA i... Brakuje mu... jakiś DLL-ek. Visual Basic 6, ale nie mogłem znaleźć żadnego działającego. No, ja niestety nie mam takiego starego Morrowinda z epoki, z płyty, jak to wychodziło i rozumiem, że to nam kernel X nie pomoże nam za wiele już. Mamy jeszcze Open Arenkę, która, no myślę, że jak już widzieliście, że tamte gry działały, no to nie powinno być specjalne wyzwanie dla tego komputera na Windowsie 98, żeby ta gierka działała. Więc myślę, że to nie będzie dla was jakimś zaskoczeniem. Oczywiście, no, działałyby tutaj wszelkie maści gry DOS-owe, których wam nie pokazujemy, bo jakby zakładamy, że no... Oczywiście, że ten komputer sobie z tym dobrze poradzi, więc to jakby... O matko, ale się źle gra na myszce kulkowej. Że no jakby to nie ma sensu po prostu pokazywać, że to będzie działać, bo jakby no wiemy, że to będzie działać i będzie działać dobrze, więc... Czyli co, esportowy komputer z lat 2007 na Windows 98? Tak, jak najbardziej. Myślę, że jakbyśmy się przenieśli do epoki, to no każdy by zbierał szczękę z podłogi. Ten system ma już 22 lata, a dalej jesteśmy w stanie uruchamiać na nim gry. I myślę, Minecraft jest dość imponujący, bo jest to stosunkowo nowa gra. Need for Speed Underground oczywiście jest to gra z epoki, więc nie jest to aż tak szokujące. No, niezły zabytek z tego systemu. Tak samo niezły zabytek, jak te, którymi możecie walczyć w World of Warships. Tak więc pamiętajcie, żeby zarejestrować się korzystając z linku w opisie, no i do zobaczenia na polu bitwy. Okej, moi drodzy, więc mam nadzieję, że podobała wam się taka retro podróż do przyszłości, jest takim najmocniejszym kompem pod Windowsa 98, jakie uda się zbudować. Ja też bardzo chciałbym podziękować Marcelowi, że chciał wpaść, żebyśmy się tym sprzętem pobawili. No tutaj praktycznie całe zasługi idą do niego, bo to on tutaj siedział i grzebał przy tym sprzęcie, ja tak na dobrą sprawę tylko patrzyłem i sprawdzałem, czy działa. No cóż, się poradzę.
pieniądze, no. Tak to bywa czasem. W każdym razie dzięki wielkie, że wpadłeś. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy i możecie też zerknąć na kanał Marcela, który macie w opisie. Także dziena. Na razie. Bios. Bios. UEFI.